tym, co mówisz. No mówię, niemniej i tak jestem mega, mega sporo, nie? Jest w czym wybierać przede wszystkim, nie? Heavy dual wield, you can dual wield with heavy weapons. This will alter the stats and handling of... What? Nani? Nani? Dual wield heavy weapons? No powiedz mi, czy to bardziej po prawej, czy po lewej, czy po środku, czy gdzie? Me do what wield again and again. Ale ładnie, ładnie, że coś takiego jest. Druga część to jest najbardziej po lewej. Okej, czyli w tym momencie bardziej po lewej. Czyli w sumie bardziej tutaj jest. Okej. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, czyli tak, musimy te dmoty tak dygnąć. Trzecia konstelacja od środka? 1, 2, 3, nie, czyli to jest tutaj gdzieś. Nie, to jest tylko przerzut broni. Wywalczysz z dwoma bronią, przytrzymasz się, przerzucić sobie je do ręki, z ręki do ręki. Tak, ja wiem, że mogę sobie rozdać na nowo, nie? Tylko... Jeśli to jest trzecie... Nie, to jest... Raz, dwa... No trzecie konstelacja, tak? Od środka. Bo to jest środek. Ale tu nic takiego nie ma. No. Podeszli. Znaczy, może tutaj na czatka wkleić nawet, jak coś. Nie musisz mi tam gdzieś na Discordzie albo coś, ale widzę, że już na Discordzie dałeś. Spoko. Dobra, najpierw ubijmy tego wilczka, kurde, nie? Mamy HP na fulla. Ja tu zrobię jeszcze sobie manualnego save'a. Dobra, chodźmy tutaj. Are you the wolf foretold? Are you my doom? Are you destined to destroy me? I am the death walker. I am the living ghost. I cannot die. We will see which is stronger, your fate or my will. Okej. Okay.
Jest, mam gnoja. Dobrze. Oh shit. I zaraz kamienia mi będzie się stał. Dobra, dobrze, dobrze. Oła! Oła! If I spare your life, will you do the same? What? Jaki PS, nie? Okej, okay. Dobijamy. Dawaj łebek. I well, and look where it has led. Dawaj łebek. Avi, stop! Stay your ex! Out of my way, Loki! You swore an oath to never spill my blood. Step aside, and I won't have to. This is my blood! What? He is my son! Bastard! Tyr, you've cared for this wolf. You will be its jailer. Take it to Lyngby. Find it there.
Make sure it never leaves the island. I can speak with the dwarf Ivaldi. May he find a more permanent solution. Come, boy. You're safe with me. Be kind, Justice Bringer. Loki, there will be a reckoning. Of this, I have no doubt. O tak. No, ale dobrze mówiłem, że muszę być na full hapsach, kurde, ten mieć zapas, żeby to ogarnąć. Co tak rozmyślasz, kurde, jeszcze? The sky is darkened like an ill omen. My impossible task grows more urgent. Okej. Budowanie więzi. Dobra, zobaczmy, co tutaj podesłałeś, Jan. Heavy dual wield. Czyli czekaj, to jest raz, dwa, trzy. To jest czwarte, wiesz? To jest czwarte, czyli za tym, co teraz jeszcze mam odblokowane jest. W sumie. Z tego, co widzę. Czy wiesz, to nie musi być nawet ten. Wiesz, i tak mogę w każdej chwili sobie zresetować te punkty i sobie jeszcze raz przydzielić, więc to nie ma większego znaczenia. Więc to nie ma większego znaczenia, ale i tak jeszcze moim zdaniem. A, mówisz, żeby zresetować, tak? I wpakować w tą stronę. Można i tak, resetujmy gości. Cyk. Dobra, no to idziemy. Okej. No, dokładnie. Czysto jak to jest niedźwiedzia. Chodźmy ten, bo i tak mam niedźwiedzia, więc mogę sobie w to wpójść, tak. Teraz tak. Regen niedźwiedzia, odpowiedź na silne ataki. Ja mam 55 jeszcze, dobra. Aja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 j
To jest tylko coś takiego, co to jeszcze jest? Zapasy ze śmiercią, seria z łuku drapieżnika. Dobra. Można tak dać, tu jest tak. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego jeszcze. Agresywne parowanie. To może być spoko. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. To jest ciężki miecz. Dobra. Tu jest kruk. W ogóle jest.
nice. Tu jest druga wilka, tu jest żytko. Są młoty, tu jest druga kruka. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Perfekcyjny atak, nice. Nice. Lekki łuk, atak dystansowy. Seria lekkiego łuku. Ja. Co nam tu da? Brutalne powalenie, nice. Żywy sztos, nice. Okej. No teraz tak, dawać mi tu drugi ciężki topór. Gdzie ja go miałem? Gdzie jest ten wielki ten... To jest to! Pięknie! O tak! Pięknie. Nom. Dobra. No, spoko. Nie, ja wolę samemu podblikować. No, mówię, tak czy siak, jak mogę za friko i w nieskończoność resetować, to wiesz. Mnie to rybka, nie? Tak de facto mogę wszędzie ten po kolei podblikowywać i też będzie dobrze, nie? Resetując tylko i wyłącznie w kółko te skille. Czuję, że ten feeling będzie zajebisty. Czuję, że będzie coś zajebistego z tego. Dobra. Chodźmy do tej kuźni i Wealdiego, może coś dostaniemy ciekawego. Harvey, tell this rump cloud he can't just wander about. I was only curious, dwarf. I meant no offense. I'm merely a seeker of knowledge. The dwarves give nothing away for free. Apologies for the distraction, Master Blacksmith. I'll leave you to your work. Well... What shall I craft for you today, High One? Bottomless breeches for soiling yourself on the battlefield? What were you and the Builder discussing? Harvey, my gentle jailer. You know we dwarves give nothing away for free. If you want your question answered, I'll need something in return. Such as? A hidden fact known only to you, Farseer. That I may share in your secret knowledge of the world. The humans will survive Ragnarok in force, taking shelter in Hutimir's forest, eating morning dew until their race is renewed. The humans are a hardy people indeed, much stronger than we give them credit for. So... You asked what that sack of sheep guts was after? He wanted to know how magic affected your hugger. Why would he want to know the effect of magic on my spirit? Not just you, Harvey. The lot of you. Aesir and Vanir alike. I told him to shovel his shit somewhere else. Now if that's all you came to know, you can piss off and let me work. I have one more need.
Can you forge me an unbreakable chain? Chains are overrated. One weak link and it's worthless. Let me craft a cord that Thor himself could not break. It must be strong enough to bind a powerful beast. I will sluice my sweat into this cord, Harvey. All knowledge I have and skill I own will define it. And what will I get in return? Make good on your claim, and your contract is fulfilled. I smell bait. What's the trap? No trap, no trickery. Forge me this cord, and you shall be free of my service. To craft such a cord, I'll need a few impossible ingredients. Name them. Either list there. I have a bear's tendon, a fish's breath, and... A cat's footsteps? And the root of a mountain? How do I find these? How the fuck would I know? The riddles will guide you. I have no patience for riddles, Dwarf. Those riddles are as ancient as the world. With lore passed down from Nyi and Nidi to Northri and Sudri, Austri and Vestri, Althjover. I understand. I will return shortly. Bruda kobiety? Jaka bruda kobiety? Ibor, Babur, Bombur, Nori, An and Annar, Ai, Mjolbitnir, Beigen, Gandalver, Bindalver, Trein, Dek and Thor. On tam wymienił Gandalfa. Hermonie z Władcy Pierścieni jest. To on wykuł pierścień przeznaczenia. Okej. Gdzie to w ogóle jest? Dobra, gdzie jest... U bram wielkiego pałacu złoty kot wylegiwać się raczy. Wpatrzony w wysokie wieże ucieknie, gdy go zobaczysz. Lecz ścigaj go bez obawy. Wypatruj i wspinaj się wszędy. A gdy kres tej pogoni nastanie, kot zniknie niczym zaklęty. I tylko dźwięk jego kroku zostanie. U bram wielkiego pałacu, okej. Okay. Jest broda kobiety, kroki kota, ślina ptaka, no no. No tu mamy dwa złote koty, jakby nie patrzeć. Chyba, że to jeszcze co innego jest. Zobaczmy jeszcze, nie? Tu nic nie ma. Zobaczmy jeszcze. U bram wielkiego pałacu złoty kot wylegiwać się raczy. Wpatrzony w wysokie wieże. Ucieknie, gdy go zobaczysz, a ścigaj go bez obawy. Takie wieże jakieś. No, Władca Pierścieni normalnie. Wieże. Dal. Dlatego też mówię, nie? Że mówię tutaj zalatuję Władcą Pierścieni, o co chodzi. Władca Pierścieni. Nie, z tej strony na pewno, nie?
lecimy to tak. Jest i kocur, dobra. No to nawet jest więcej niż jeden. Przeczytajmy jeszcze raz, co tu jest. U bram wielkiego pałacu złoty kot wylegiwać się raczej. Wpatrzony w wysokie wieże. Ucieknie, gdy go zobaczysz. Dościgaj go bez obawy. Wysokie wieże wpatrzony. To coś, jakiś górny kocik. Może nawet gdzieś tutaj ten. O, gratki Piotra, trzeciego poziomku. Gratki. Wspinasz się, czy się nie wspinasz, no? Wylegiwać się raczej, wpatrzony w dwie wieże. Patrzony w dwie wieże? What the hell? Auć. Może ten tutaj kot jakiś. Musi się na pewno wylegiwać, więc... Zobaczmy, może ten. Okej, never mind. Taki skok to od razu zabił człowieka, nie? Tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. A to marzy było szukać swój cel. No i dupa, nie? Patrzony w dwie wieże.